24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, nie będzie zaskoczenia, wiadomo jaki temat jest tematem numer jeden od kilku dni. Politycy Platformy od czwartku właściwie podkreślają, że właściwie mamy polexit. Ja, nie będąc prawnikiem, byłbym gotów wymienić wiele różnych problemów, jakie może spowodować werdykty Trybunału Konstytucyjnego z czwartku, ale mam wrażenie, że polexit to jest jednak takie tylko hasło polityczne i pan wie i ja wiem, że to nie jest polexit i polexitu nie będzie. Po co więc tego używać, zamiast wskazywać na ewentualne konkretne problemy? To jest bardzo konkretny problem, bo to, co robi Jarosław Kaczyński i rząd PiSu od 6 lat, to jest wyprowadzanie nas z Unii Europejskiej. To jest przesuwanie nas w kierunku wschodnim. No, powiedzmy to szczerze, Kaczyńskiemu chyba Kaczyński zapatrzył się w Łukaszenkę i chciałby dokładnie takiego samego modelu w Polsce, więc Unia Europejska go krępuje, wiążą mu ręce. PiS chciałby robić swoje dziwne interesiki, chciałby ogarniać ten wszechobecny nepotyzm tak, żeby nikt nie patrzył im na ręce. Przecież o to chodzi. Jeżeli pan redaktor mówi, że polexit tu nie będzie, to ja mogę panu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że polexit odbywa się na naszych oczach. Jak prześledzi pan to, co wydarzyło się w Wielkiej Brytanii, tą retorykę antyeuropejską wtedy eurosceptyków, i zobaczy pan na koniec tego procesu, co się zdarzyło w Wielkiej Brytanii, to zobaczy pan, że to są procesy identyczne. Panie pośle, ja tu wtrącę. Byłem korespondentem z Brukseli właśnie przed tym, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej i jak odbywało się rozszerzenie. I pamiętam dobrze, że nastawienie społeczeństwa brytyjskiego zawsze było, no, eurosceptyczne, tak bym to nazwał. Bardzo często wahania tam były, kto jest w przewadze, a kto nie jest w przewadze. I rzeczywiście, ale wiele, wiele lat temu przebąkiwano, że może skończyć się po Brexitem to, co robiła Unia Europejska w sprawie na przykład eurokonstytucji, która w końcu upadła i to nie w Wielkiej Brytanii, tylko we Francji i Holandii. Ale jednak, no, podejście społeczeństwa polskiego do Unii Europejskiej i brytyjskiego do Unii Europejskiej, także podejście polityków, wbrew temu, co się mówi, no jest jednak diametralnie różne. To są sprawy nie do porównania. Tak, ma pan rację. Polskie społeczeństwo jest proeuropejskie, co nie zmienia faktu, że PiS robi wszystko od 6 lat, aby Unię Europejską Polakom obrzydzić. No przecież te niekończące się wojny, te niekończące się kłótnie, przecież te awantury właśnie temu mają służyć. I ja nie porównuję nastawień społecznych w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Ja porównuję to, co robili eurosceptycy czy przeciwnicy Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii z tym, co robi Jarosław Kaczyński. Proszę zwrócić uwagę, mówi pan o wyroku tak zwanego Trybunału pani Przyłębskiej. No przecież w tym Trybunale zasiadają osoby, które wprost mówiły o Unii Europejskiej najgorsze rzeczy. No mówię tutaj o pani poseł, bo ciężko nazwać ją sędzią, Pawłowicz. No przecież to jest dokładnie ta sama mechanika, to jest dokładnie ta sama retoryka, jeżeli panie pośle, chodzi to ja to o muszę o jedną rzecz dopytać, bo rzeczywiście pani Pawłowicz była znana, no powiedzmy, ze sceptycznego stosunku do Unii Europejskiej. Czy osoby nie popierające integracji europejskiej nie powinny mieć prawa zasiadania w różnych ciałach konstytucyjnych i niekonstytucyjnych w Polsce? Powinny być wykluczone z tego? Ale w ogóle nie o tym rozmawiamy. Mówię, że jeżeli polityk w sposób sztuczny jest wprowadzany do organów konstytucyjnych, takich jak Trybunał Konstytucyjny, no to idzie tam z bardzo określoną misją polityczną. Jeżeli ten polityk jest eurosceptykiem, zachowywał się niegodnie w wielu kwestiach, to proszę wybaczyć, ale chyba wiadomo, z jaką misją tam idzie. I wie pan, możemy zakładać, że oczywiście polexit dziś jest niemożliwy, bo polskie społeczeństwo jest euroentuzjastyczne, tylko ja bym wolał, żebyśmy myśleli o tym, co będzie za 10 lat. Bo ja nie zakładam, że Kaczyński wyprowadzi nas z Unii Europejskiej zaraz. Nie wiem, jutro, pojutrze czy za miesiąc. Ja mówię o tendencji dokładnie identycznej, jeżeli chodzi o działania władzy, z jaką mieliśmy do czynienia w Wielkiej Brytanii. I dlatego trzeba protestować, dlatego trzeba mówić głośno nie.
No, ja bym był się gotów założyć, ale tyle nam się nie będzie chciało czekać, ale, że za 10 lat Unii Europejskiej nie wyjdziemy, bo to przy całym szacunku to ani Kaczyński, ani Tusk nie będą wyprowadzali Polski z Unii Europejskiej, tylko to będzie należało do polskiego społeczeństwa. No. Tusk na pewno nie będzie, bo Tusk jest najbardziej znanym polskim politykiem w Europie i na świecie i jest politykiem proeuropejskim. Rozumie, że polskie bezpieczeństwo to bycie w Unii Europejskiej. Natomiast Kaczyński kalkuluje tylko i wyłącznie w kategoriach własnego interesu politycznego, a ten interes mówi tak, jeżeli PiS chce jeszcze trwać, musi zlikwidować wolne media, stąd atak na TVN, musi zlikwidować wolne sądy, stąd ta krucjata przeciwko wolnym sądom i wreszcie musi wyprowadzić nas z Unii Europejskiej. Bez tego Kaczyński wie, że prędzej czy później te wszystkie niecne interesy jego kolegów z PiS-u zostaną osądzone, a on może także sam nie uniknie odpowiedzialności. Panie pośle, z tym osądzaniem się polityków i to już przeżyliśmy tyle zmian rządów i tyle obietnic, że jedni będą drugich rozliczali. Ale panie redaktorze, okej, możemy tak do tego podejść, no, tylko wie pan... Tak podchodzę, bo jestem świadkiem historii, że tak to szumnie, no i przypomina pan sobie te wszystkie obietnice rozliczeń i rozliczenia. Ma pan rację, ale to ja panu powiem tak. Takiego złodziejstwa i nepotyzmu, jak jest teraz, nigdy po 89 roku nie było. I to trzeba rozliczyć. Każdy rząd tak opowiadał o swoich poprzednikach rzeczywiście i nigdy nikogo prawie nie rozliczył. Ale możemy rozmawiać o konkretach. Panie redaktorze, ja myślę, że to są takie proste symbole tego, co robi dzisiaj PiS. Pamięta pan sprawę elektrowni w Ostrołęce? Czy ktoś za to marnotrawstwo pieniędzy odpowiedział? Czy przecież słyszymy, że wszystko z odpisu, że wszystko jest dobrze. Czy ktoś odpowiedział za to, że wydano 70 milionów złotych na nielegalne wybory, co potwierdził NIK? No nie, słyszymy, że NIK jest zły. Więc każda instytucja państwa, która działa w interesie Polaków i broni Polaków i mówi coś złego na rząd PiS-u, pokazuje prawdę o rządzie PiS-u, jest niszczona. No przecież to trzeba powiedzieć bardzo wprost, tak się dzieje w Polsce dzisiaj. No, uważam, że jest tu dużo przesady. Pamiętam, że też kiedy były rozliczenia tego poprzedniego rządu PiS-u z lat 2005-2007, pamięta ilu wyrokami i rzeczywiście takimi skazującymi to się zakończyło? No, pamiętam jednego z ministrów rządu PiS-u, który dostał wyrok. Kiedyś to był bodajże minister sportu i to był chyba pierwszy oficjalnie skazany minister. I pamięta pan, kto go rozliczył? Wie pan co, ja pamiętam, od czego się zaczęło. Ale nie Platforma. Rozliczony został za rządów PiS-u i wyrzucony z PiS-u. No, za rządów nie, PiS-u. Panie redaktorze, żeby być precyzyjny. Gdyby nie dziennikarze, którzy pokazali tę sprawę, to raczej... To jest inna sprawa, że dziennikarze mają tu swoje oczywiście zasługi, ale wie pan dobrze, że to nie Platforma. Czyli PiS sam się rozliczył, a nie Platforma go rozliczyła. Panie redaktorze, to dziennikarze pokazali tą aferę i dopiero wtedy zaczęło się coś wokół tej sprawy dziać, choć wie pan doskonale, bo jest pan od wielu lat obserwatorem życia publicznego, że o tej aferze mówiło się znacznie, znacznie wcześniej. Panie pośle, pytanie też, bo na wiecu padło takie stwierdzenie Donalda Tuska o Trybunale jako uzurpatorach. Wcześniej bardzo ostro krytykowaliście KRS w obecnym składzie i to, jak jest ona powoływana. No i teraz pytanie, czy jeżeli opozycja dojdzie kiedyś do władzy, to anuluje wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie i decyzje KRS-u w obecnym składzie, czy jak do tego podchodzi, do tych deklaracji, że to są uzurpatorzy i to, co oni ogłaszają, to jest nieważne? No jeżeli chodzi o kwestie Trybunału Konstytucyjnego, to jeżeli zasiadają w nim osoby, które nie mają do tego prawa, mówię o sędziach dublerach, no to tutaj sprawa jest jasna. Od strony systemowej pewnie wiele z tych orzeczeń będzie musiało podlegać niejako procesowi walidacji bądź zmiany. I z całą pewnością Trybunał będzie musiał być odbudowany. I tu jest, panie redaktorze, klucz tak naprawdę całego problemu. Bo my cały czas słyszymy z tej retoryki rządowej, że Trybunał stwierdził o wyższości polskiej konstytucji nad prawem europejskim. Ale bądźmy precyzyjni. Sytuacja jest taka. PiS łamie polskie prawo i polską konstytucję, przyjmując nowe ustawy. Raz jeszcze podkreślę, niezgodne z polską konstytucją. Jak w tej sprawie wypowiadają się niezależni sędziowie, albo wypowiada się TSUE, to PiS głośno krzyczy, że oni bronią konstytucji. No nie, oni tak naprawdę TSUE broni polskiej konstytucji,
przed polskim rządem. To jest największy paradoks tej sytuacji, że polski rząd notorycznie łamie polską konstytucję, notorycznie łamie polskie prawo, chociażby jeżeli chodzi o sędziów dublerów, tylko po to, aby wprowadzać ustawy, które gwarantują temu rządowi trwanie. Panie pośle, czy w tych kwestiach, w których orzekał teraz Trybunał Konstytucyjny, powinny pańskim zdaniem zapaść inne orzeczenia o wyższości prawa unijnego nad polskim? Ale to nie jest, w ogóle nie to było przedmiotem tej rozprawy, panie redaktorze. Bo jeżeli ustawy dotyczące polskiego sądownictwa niezgodne są z polską konstytucją, to w ogóle nie powinny obowiązywać. Tylko w Polsce, mimo że są niezgodne z polską konstytucją, nie ma ciała, niezależnego ciała, bo Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony przez PiS, więc nie ma niezależnego ciała, które mogłoby to stwierdzić. Jeżeli o przestrzeganie polskiej konstytucji upomina się Trybunał Sprawiedliwości Europejski, no to nagle okazuje się, że PiS zaczyna swoimi pseudowyrokami, bo to są pseudowyroki, bo to są wyroki pisane na Nowogrodzkiej. Zmienia rzeczywistość, ale wszyscy wiemy, o co tak naprawdę w tej sprawie chodzi. I jeszcze jedna rzecz, no panie redaktorze, jeżeli dziś byśmy stwierdzili, że traktaty europejskie są niezgodne z polską konstytucją, no to ja się zastanawiam, czy pan poseł prezes Kaczyński nie zastanawia się przypadkiem nad tym, że nie, w jakim świetle stawia swojego świętej pamięci brata. Przecież to Lech Kaczyński, nomen omen, wczoraj była dokładna rocznica, bo to było 10 października, ratyfikował te traktaty. Czyli co, ratyfikował je niezgodnie z prawem, nie mając do tego prawa, dlatego że były niezgodne z konstytucją. No przecież dochodzimy do jakiegoś absurdu. Kaczyński tak się zagubił w tej walce z Unią Europejską, że jest w stanie nawet powiedzieć, czy też nawet zasugerować, że jego brat podpisał coś niezgodnego z polskim prawem. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej.